Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymam się za nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dzisiaj oczywiście opowiem Wam o moście na Pragę, czy też kładce pieszo-rowerowej, w zależności od tego, jak Wy to interpretujecie. Natomiast, co warto podkreślić, to faktycznie mnie tu nie było chwilę, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast powiem okrótce, co to właściwie za most, czemu on tutaj powstaje. No oczywiście jest to fragment kampanii wyborczej, dlatego on tutaj powstaje. Jest to element tutaj oczywiście połączenia bulwarów i ogólnie Pragi z bulwarami. No oczywiście też portu praskiego, który w końcu kiedyś powstanie. Sam most ma długość 452 metry i będzie pierwszą i jedyną przeprawą w Warszawie tylko i wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Także faktycznie to jest duża zmiana w porównaniu z tym, co aktualnie mamy. Co do samego mostu, prace idą całkiem pomijając problemy z niską wodą. Natomiast tak, wielka woda jest teraz jako nowy serial, a tu w Warszawie mamy małą wodę. Tutaj mamy podporę pierwszą, którą mogliście zobaczyć na schemacie całego mostu. Podpora się składa z dwóch części w tymże miejscu, bo się tutaj też kładka będzie rozchodzić na dwa elementy, aby dało się zejść swobodniej, a tak naprawdę chodzi oczywiście o sam design i większą estetykę w tymże miejscu. Także tak to mniej więcej w tymże miejscu wygląda, no i oczywiście same barki i restauracje, które aktualnie są nieczynne, no bo zimno i tak dalej. Same ujęcia były nagrywane, by ktoś był z Was ciekawy, w niedzielę 23 października. Natomiast tutaj to, co możecie zobaczyć, to już jest podpora P2, która się w tym miejscu znajduje. Przy niej, co mogę o niej powiedzieć? No tak, dosyć dużo batek. Sama podpora w teorii już powstaje, bo widać mniej więcej konstrukcję, która wychodzi już na powierzchnię betonową, tutaj mniej więcej wzmacniana. Pręty już wychodzą. Co warto podkreślić, to jest tam woda. Nie zostało to całkowicie osuszone, jak to wygląda w pozostałych przypadkach i możliwe, że dlatego właśnie prace tutaj trochę zwolniły. Ale faktycznie to się zmieniło, tego nie widziałem jeszcze zupełnie wcale w tymże miejscu, ale to widać całkiem ciekawe, bo tutaj ta podpora jest całkowicie wylewany do niej beton z jeszcze części wodnej. Natomiast tutaj mamy kolejną podporę, czyli podporę P3. Przy niej widzimy tylko i wyłącznie zbrojenie pod przyszły sam element, w tym miejscu powstanie, więc tutaj dużo się nie zmieni. Oczywiście całość jest już odgrodzona od nurtu rzeki, ale woda, jak widzicie, w środku cały czas jest. Tutaj prace będą dopiero później prowadzone, jak już będzie zakończona praca przy P3 i jak będzie już zakończona tutaj praca przy P3 i P5, jakoś tak to mniej więcej będzie wyglądać. Także tutaj jeszcze trochę poczekamy. Tutaj taki jeszcze szybki przegląd, zwróćcie uwagę, jak to wygląda. O co mi chodziło tutaj z tym wlewaniem betonu? Jest bezpośrednio on tutaj wlewany i transportowany z bulwarów warszawskich, więc to dosyć ciekawe. Tak trochę większy dystans w tymże miejscu. Dalej tutaj mamy podporę P4, która w tym miejscu się znajduje. No i tutaj już trochę więcej mogę Wam powiedzieć, bo też w tym miejscu trochę lepiej można latać. Tutaj faktycznie jest całkowicie oczywiście odcięta od nurtu rzeki, natomiast faktycznie możemy zejść trochę niżej pod poziom wody. Jest tutaj aktualnie proces palowania, czyli jeszcze całkowicie zbrojenia nie mamy, ale woda została trochę wyciągnięta w tymże miejscu. Chociaż nie widzimy tutaj dna rzeki, co czasami było widoczne podczas budowy tegoże mostu i to faktycznie Wam pokazywałem. Jak widać, trochę drabinek, trochę barek i ogólnie tutaj sprzęt jest zachowany. No tak jak mówię, zdjęcia są z niedzieli, więc siłą rzeczy tutaj prac budowlanych żadnych nie było. Ale lecimy sobie już dalej do kolejnego miejsca, kolejnej podpory, która już jest od dosyć długiego czasu gotowa i on tutaj sobie czeka na kolejny etap budowy samej kładki, a mianowicie już tutaj podpora
piąta, czyli P5 w tymże miejscu. No i co, nie mogę powiedzieć. Jest już gotowa, jest w wodzie, tutaj specjalnie jest zakonserwowana. No i właściwie tyle. Nie ma tutaj oczywiście elementów dalszych zbrojenia, czy też wylewania betonu, no bo po prostu tutaj już Woody Max musi czekać bezpośrednio na sam mostostal, który tutaj będzie robić most. A no to jeszcze trochę poczekamy, bo muszę mieć pewnie wszystkie podpory, aby weszli na ten proces budowy. I też raczej, szczerze powiedziawszy, wątpię, aby to robili zimą, bo zimą wszelkiego rodzaju metale trochę inaczej się zachowują niż w ciągu lata, ale kto wie, jak oni to faktycznie tutaj będą wszystko realizować. No ale dalej oczywiście mamy jeszcze jedną podporę, taką bezpośrednio ostatnią, przedostatnią, która się w tymże miejscu znajduje, na tej trasie. Czyli P6 w tymże miejscu. No ona tutaj jest szczególna, bo ona jest też dosyć długo już gotowa i właściwie nic się nie dzieje i tam są te butelki powkładane w ten beton. No i już sam przyczółek bezpośrednio w tymże miejscu, od którego powinni się zaczynać cała kładka z również dosyć ciekawym zjazdem. To jest jako podpora P7 w całym projekcie podpisana. No i tutaj też większe prace już nie są faktycznie realizowane ostatnio, bo wszystko się dzieje tam dalej. Co do samej budowy, to nie jest tak, że to wszystko teraz co widzieliście, to tylko to się dzieje. Jest tu oczywiście jeszcze więcej trochę elementów przy samym budowie mostu, jak również zjazd, o którym za chwilę wam pokażę i trochę opowiem, bo po stronie praskiej jest trochę bardziej dzika część, że tak to powiem, nabrzeża nad Wisłą. Nie mamy tego całkowicie zabetonowanego. Oczywiście jest tutaj wał, co nie zmienia faktu, że są tutaj też drzewa i dużo tutaj jest terenów zalewowych i właśnie na te tereny zalewowe jest już właściwie realizowany nowy zjazd, dzięki któremu będzie bezpośredni szybki wjazd na kładkę tą pieszo-rowerową w tymże miejscu. No i tutaj sobie zlećmy na dół bezpośrednio, byście mogli wszystko zaobserwować, jak to wygląda na trochę większym przyspieszeniu. Tutaj widzicie już mniej więcej, jaki jest dosyć długi ten podjazd do tego miejsca. O małym tutaj właśnie podjeździe, promieniu podjazdu, jeżeli chodzi o kąt, podznoszenie się. No i tutaj te ścianki faktycznie powstają. Tutaj był zjazd, wtedy możecie się zastanowić, że tutaj to wszystko już było kiedyś, ale zupełnie to inaczej wyglądało i trochę nie zgadzało się z projektem aktualnie tego, co faktycznie jest tutaj realizowane. Dlatego jest to robione ponownie. Też tutaj na pewno jest takim problemem to, że sam wał był zaprojektowany wcześniej, a pomysł wybudowania w tymże miejscu kładki narodził się później i realizacja dwóch projektów, raczej robienie indeksów czy aneksów, też znaczy aneksów do danej umowy jest problematyczne, jeżeli jest finansowanie z Unii, a tego byśmy oczywiście nie chcieli, żeby cokolwiek takiego było tutaj utracone. No już nie mówię o takich rzeczach, że po prostu to jest trudne formalnie, żeby to zrobić. No i też wykonawca wtedy ma większe pole do popisu względem miasta, żeby na przykład żądał jeszcze większych cen. Dlatego jest to robione bardzo często w dużych inwestycjach karkołomnie, czyli coś jest zbudowane, po czym następnie jest wyburzane, bo niestety po prostu tak jest prawnie najprościej. A czy tak faktycznie finansowo to już, albo po prostu środowiskowo, to już niestety nie jest brane pod uwagę, bo jednak finanse zazwyczaj rządzą wszystkim. Tak to wygląda w tymże miejscu. No i tutaj widzicie te właśnie te ścianki całkiem ładnie zabetonowane całkowicie w tymże miejscu. Łączą się tutaj bezpośrednio z wałem. Ja tutaj też również i stoję i pilotuję całego drona. Tutaj widzicie sam przelot i cała długość tegoże mostu. Widzicie mniej więcej wszystkie podpory obok siebie, jak wyglądają. No, w Wiśle nie mamy żadnej takiej ładnej jeszcze podpory wybudowanej, żeby już o niej mówić, że no, ładnie wygląda, tu będzie most. Ale na pewno muszę przyznać wam, że ta inwestycja wzbudza wśród mieszkańców Warszawy zainteresowanie, bo ile ktoś tutaj lata na Pradze od strony praskiej, to bardzo dużo osób przychodzi, robi zdjęcia, to jest małe, ogląda, patrzy, co tu faktycznie powstaje, czemu tak wolno, czy inne jakieś pytania zadają i tak dalej. I za każdym razem jest ktoś, kto się zainteresuje tą budową, a nie tak, że się sobie przejdzie bokiem, jak na przykład obok tramwaju na Gagarina i stwierdzi, że nic się nie dzieje. Ale to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja ten film nagrywam
jakoś koło 1:30, więc wybaczcie mi, jeśli mój głos jest jeszcze bardziej nie do wysłuchania niż zazwyczaj, ale tak jak mówiłem to już jakiś czas temu, ja te wszystkie filmy teraz nagrywam na zapas, więc wy to będziecie sobie oglądać na spokojnie przy kawusi czy przy czymkolwiek, spokojnie w domu. No, tymczasem ja będę zupełnie gdzie indziej, dlatego trochę tych filmów musiałem teraz nagrać na zapas. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!